wyruszyć tam. Ten patyczek mamy do wyciągania? Został, ale to paznokciami będziemy wciągnąć. Dobra, i teraz jak ją wyjmiesz, to stawiasz sobie ją delikatnie tutaj na papierze i całą z tyłu wycierasz, żeby nie pakować tego azotanu do kasety. No? Ale jak ją wyjmujesz też, to chwilę ją tam trzeba potrząsnąć nad tym azotanem, żeby ten nadmiar spłynął, nie? Dobrze. Rozprowadź go sobie, super, ale nie za bardzo, jeszcze wylej troszeczkę. Dobra, jeszcze trochę poczekamy. Biele już wyszły, już się pojawia twarz. Dobra, ja ci leję wodę, już przerywamy to, nie? Dzień dobry. Przyjechaliśmy tutaj z różnych stron, bo jest tutaj dziewczyna z Ukrainy, z Białorusi, trochę z Polski. No. I tak sobie teraz jeździmy, robimy zdjęcia. Może jakby się Pani zgodziła, to moglibyśmy tutaj sobie zrobić z Panią ładne zdjęcie. Nie, вже літо мене і так нацикали, а ще це що будете? Вже літо мене не знімайте старої варти, але ми Ні, бо mamy taki specjalny aparat, bo te to robią szybko. I teraz to chodź ustawiać. To jeszcze w XIX wieku ludzie właśnie robili tak zdjęcia, że wylewało się różną chemię na szkło i od razu portret powstaje. Takie takie spłynęły. I my teraz uczymy się, jak to robić. Oni teraz zamiast takimi aparatami to robią właśnie takim starym aparatem. No i naciskaj, chodź tutaj z tej strony. Dobra, i teraz już się Państwo nie ruszają, już robimy zdjęcie. No. Sekundy, dobra? Dobrze. Raz przyciskasz i później drugi, żeby zamknąć, nie? Jestem siostra. Przedstawiam Wam chirurga głównego Michała Zielińskiego. Wykonuję teraz operację na brak azotan. No tak, to widać. Ja nie wiem, może że ona się świeci. To może tam leży na GPA błyszcząca. Ja nie muszę na pracę. Broni mieszkanka. No. Jak ma na imię ten piesek? Ale ja go nie nazywam. Tak po prostu pies? Jak dopadnie, to tak się mówi. Jeszcze młody. Młody, oj się. A mogłabym Panu zrobić zdjęcie? Nie. A taka na szybko. Psa można zdjęcie robić. Psa? Dobrze, niech będzie pies, ale może pies z Panem, bo pies sam się boi. Ja brudny jestem. Tego nie będzie widać, mam czarno-białe klisze. Nie, bo wszędzie pójdzie ta klisza. Z żonką czy z kim? Można z żonką. Tak. Grupowy portret. Dobre. To szykuj kamerę, bo my zaraz przyjdziemy. Dobra, zaraz. Będziecie w grupie wielkiej. Uwaga, proszę nie ruszyć. Bardzo dobrze. Dobrze, tak? Dziękuję. Uciekamy. Spokojnie. Masz ten. Daj się polej wodą, jak możesz. Jak tym razem wyszło? No nie jest źle. Szplama się zrobiła tutaj, wiesz? No. Ale nie jest dobrze. Dobre. Jeden syn w Bielsku, nie. Drugi w Białystoku. A dziadkowie w domu. Ale sąsiadów macie to młodych. Gdzie? A to pan w oknie stoi. Idźcie, pogadajcie dziś. Ja to tak tutaj się zatrzymałem, bo to drzewo tak mi się spodobało. Rdynk smato, da? Zasął z papierosem i zapalił się tapczan. A strasznie stoi rzeszujowce. No. Póki przyjechali, znali z Hejnówki, to mąż ugasił. To co dzień pijany chodzi. Woła sam, czy iść? Woła sam. To biegnie. Weź kogoś tylko, żeby ci polał. A ja mogę to zbierać, czy będziesz chciał powtarzać? Prześwietlił. No i wiesz, bo... Mamy jeszcze jednego młodego dla Jury. Pod warunkiem, że sobie wyleję, to okej. Wylejesz? Podoba ci się? Może być. Dobrze, nie? Super wyglądasz. Ale jakiś ostry jest. Gdzie jest Aleks? To takie plamy można wyczyścić, tak? Tego nie. Tego nie wyczyścisz. Będzie takie plamki. Zaraz ci pokażę. Tutaj. Super jest, no. No. Petarda. Kilka takich jest petard. Dobrze. Oni zaraz przejdą, pani zostanie jeszcze chwilę. A to już pół godziny. Dlaczego tak? Bo to się... Jak to, nie wszystko sprawne, to nie trzeba. Trzeba to rozlać, trzeba to uczulić. Taki proces to długo trwa, ale już zaraz będzie. A ileż to może być? Jeszcze 3 minutki. Jeżeli było nie gotowe, nie trzeba wołać. Ale bardzo pani proszę już, jeszcze chwilę mi popozować. No to tylko chwilę. A jak nie, to wstaję i idę. To teraz nie ruszamy się przez 3 sekundki. Taki portret macie. Ale no nie bardzo. Bardzo dobrze. Już małżonkowi się bardzo spodobało i całej naszej ekipy również. Tak. Pani jest wybitną modelką. Będę malował. Wielki ten aparat, nie? Wygląda jak teleskop. No. No. A ja teraz pokazuję obrazki. Teraz ustawimy to sobie popatrzeć. Lepszy niż nie jeden teleskop. A z tymi dzieciakami tutejszymi to bawicie się? Nie ma. A nie ma? Nie ma w ogóle dzieci na wsi? Tylko takie malutkie. To u nas jeszcze był stary dom, bo my w 59 zbudowali drugi, nowy. Bo ten to był taki mały, wiadomo jak to po wojnie. Nie starcało na większy, no to aby jakiś zbudował ojciec, jak wrócił z wojny. A teraz już pobudowali większy, ale nie ma komu już tego domu doglądać, bo dzieci w świecie, a my już dożywamy i tak. Jak wam leci czas? Mi fajnie, a ci też. Tak? To super. Pokażcie mi, jak tutaj żyjecie. Zamykam. Przera się. Tak? Popatrz. Ma wygląda. Ja zamykam. Razem. Ja przytrzymuję. Ja albo na oku. Uwaga, teraz się nie ruszacie, przez 2 sekundy patrzycie tu w obiektyw, dobra? Uwaga. Dobra, nie ruszajcie się. A my jakiego roku narodzeni? On 32, ja 35. 35? Tak. Tak, moja babka tak samo, 35-го. Усё життя прожили? Ми все життя прожили, так, наразі живемо. Все життя ми тут прожили, а дочка Wiedniowi, там має і цурку, і сина. Ай, зараз по-німецьку, а я не ферштейн по-німецьку. Ну, як і заїдеш до Wiedня, ну то це ж погадиш. Зараз то ж внучка duża, to taka jak była mała. Często przyjeżdżają do was? Nie, raz w rok to ja z Wiednia przyjeżdżają. Nie często. No i tak jakoś żywot. Ależ piękne. Ale jak normalna. Normalna. Baba z dziadem. To Wiedeńska. My z jednego wszyscy. Na zdrówko. Nawzajem. Fajna? A no widzisz. Ty chcesz? To ja doleję, jeszcze mam tu. Nie, my się podzielimy. To państwa zdrowie i dziękujemy za gościnę. I za was i za nas, taka gościna. Ale dobra, smaczne. Tradycyjne przyjęcie, bo z jednej rurki. No, tak. Bardzo przyjemne w smaku, prawda? No może jeszcze. Nie, dziękuję, dziękuję. Nie, naprawdę. Musimy ustalać aparaty.